wojewódzki Gorzko-Ochylińskiej i Foremniak. Ma do nich żal, nie wierzę w lojalność. Kuba Wojewódzki, 60 litrów, był jurorem w trzech pierwszych edycjach show Mam Talent. Za jurorskim stołem zasiadał razem z Agnieszką Chylińską, 47 litrów, i Małgorzatą Foremniak, 56 litrów. Właśnie ujawnił, że gdy w 2011 roku postanowił odejść z programu, obie panie zapowiedziały, że będą lojalne i odejdą z programu razem z nim. Nigdy jednak tego nie zrobiły. Sprawdźcie, co dokładnie mówi o nich Kuba Wojewódzki. Kuba Wojewódzki przewodził jurorom trzech pierwszych edycji show Mam Talent. Odszedł z programu na początku 2011 roku. Jego miejsce zajął Robert Kozyra, były szef Radia Z, słynący z ostrego języka i krytykowania innych. Kuba Wojewódzki drwił z takiego zastępstwa. Zmiany szykują się w popularnym Mam Talent. Z pierwszej ręki wiem, że skład programu jest już historią. Podobno w miejsce dotychczasowego jurora ma pojawić się były szef Radia Z Robert Kozyra. Dobry strzał. Nienawiść to świetny medialny towar, napisał Wojewódzki w swojej rubryce w Polityce. Wojewódzki ostro o Chylińskiej i Foremniak. Dopiero dziś Kuba Wojewódzki ujawnił, jak wyglądały kulisy jego odejścia. Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak ponoć zadeklarowały wtedy, że odejdą z programu razem z nim. Prawda okazała się inna. Właśnie możemy śledzić 14. edycję show, a panie nadal zajmują miejsca w jury. W tym czasie zmieniali się ich towarzysze. Na dwie edycje Kubę Wojewódzkiego zastąpił wspomniany Robert Kozyra, a na kolejnych 7 za stołem jurorskim usiadł Agustin Egurola. Od dwóch edycji trzecim oceniającym jest Jan Kliment. Chylińska i Foremniak zawiodły Wojewódzkiego. W ostatnim odcinku show Kuby Wojewódzkiego był Piotr Gąsowski, który po zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z roli jurora w show Twoja twarz brzmi znajomo, solidarnie razem z nią odszedł z pracy. Kuba nie wierzy w taką bezinteresowność. Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z Mam Talent, to obie powiedziały, odchodzimy z tobą. A jak było później, to chyba wiemy. Ja nie wierzę w taką lojalność, powiedział Kuba Wojewódzki z zawiedzioną miną. W odpowiedzi Piotr Gąsowski zapewnił, że odszedł z TTBZ z miłości do Skrzyneckiej. Ja jestem taki lojalny. Za co? Za miłość do Kaśki. Już drugi raz była taka sytuacja. I powiedziałem, że nie chcę drugi raz do tego dopuścić, żeby zabierano mi Kasię, powiedział Gąsowski, nawiązując do zwolnienia Skrzyneckiej z roli prowadzącej TVN-owski Taniec z Gwiazdami. W 13. edycji show U boku Gąsa nagle zastąpiła ją bowiem Natasza Urbańska. Kuba Wojewódzki nigdy nie podał oficjalnego powodu swojego odejścia z Mam Talent. Nieoficjalnie mówiło się jednak, że postanowił zamienić program na powstający wtedy nowy show TVN X Factor. Czy powinien więc oczekiwać, że Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak zrezygnują z tego powodu z tak dobrej pracy?